Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie moi kochani subskrybenci i słuchacze, jak zwykle na aktualizacji lustra. Wróżbę tę robię z kart Tarota i Lenormanda. Wróżba jest cała, więc oglądnijcie cały filmik, ponieważ nie ma żadnego wyboru, są tylko dwie strony lustra dla Ciebie i dla Twojej osoby ukochanej. Także oglądnąć należy cały filmik i wysłuchać całej tej wróżby. Kochani moi, lustro robię co tydzień, ponieważ lubicie tę formę wróżby i chcemy aktualizować, ponieważ energie się zmieniają. Tak? Są różne sytuacje w relacjach. Z dnia na dzień się coś zmienia nieraz, tak? Jest milczenie, kryzys, brak kontaktu. No, chcemy zobaczyć, co w głowie Twojej osoby ukochanej, w myślach, czyli w sercu, jakie uczucia ma i jakie plany. Dobrze, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Proszę Was również o lajki. Z kciuszkiem w górę. Proszę o komentarze. Napiszcie mi koniecznie. Bardzo mnie to interesuje, czy ten rozkład z Wami rezonuje. Kochani, również proszę jeśli chcecie wróżbę indywidualną, napiszcie do mnie e-maila, a ja powróżę Wam prywatnie. Z kart Tarota lub Lenormanda lub kart cygańskich. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach, a ja Wam od razu odpiszę, kiedy mam wolne terminy i jakie są warunki, co musicie mi przysłać, dosłać. Oczywiście zdjęcia, daty urodzenia, konkretne pytania, problem. Także zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz skupmy się. Strona lewa to Ty, osoba ukochana. Co myśli osoba pytająca? Znaczy, osoba pytająca chciałam powiedzieć. Już mi się język plącze, kochani. Osoba pytająca, strona lewa, czyli ta, którą teraz tasuję. Myśli osoby pytającej. Uczucia osoby pytającej. I zamiary osoby pytającej. Zamiary, plany, najbliższy rozwój. Dobrze, teraz osoba ukochana. Pomyślcie o Waszej osobie ukochanej. Co myśli osoba ukochana? 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 Co czuje? Co czuje osoba ukochana?
Co czuje osoba ukochana? I co zamierza osoba ukochana? Co zamierza? Co zamierza? Co zamierza osoba ukochana? Dobrze, zaczynamy, kochani. Twoje myśli. Ty myślisz o romantycznym partnerze, czyli o twojej osobie ukochanej, o tym, że chciałabyś stabilności, sukcesu w tej relacji i o tym, że być może, no nie wiem, albo spodziewasz się dziecka, albo chcesz dziecka z tą osobą romantyczną, albo po prostu chciałabyś, by coś się znowu rozwinęło, żeby on ciebie za piękną, zadbaną, wypielęgnowaną, cudowną, uroczą, kobiecą partnerkę spostrzegał, tak? Chcesz być matką, chcesz być jego kochanką, chcesz być jego partnerką, żoną. No i chcesz tych romantycznych spotkań, randek. O tych randkach i o tym rycerzu kielichów. I tutaj ty jako cesarzowa myślisz też o stabilności, tak? Czyli stabilność, nie tylko flirtowanie. No tutaj jest osoba, która lubi flirtować, która lubi romansować, ale ty w jego oczach jesteś piękną kobietą. Cesarzowa jest piękna, dlatego chcesz mu się podobać, chcesz go kokietować, adorować i chcesz również się spotykać na randki, ale chcesz również tutaj sukcesu, stabilności w tej relacji. Co myśli osoba ukochana? Osoba ukochana jest teraz samotna, pustelnik, który szuka rozwiązania na te problemy, które są między wami, jakieś blokady. Ta osoba, owszem, chce seksualności i chce miłości, chce romantyczności, emocjonalności, spotkań romantycznych, tak? Ręka w rękę, widzicie te emocje, które przepływają, które są przepiękne, uczuciowość, romantyczność. Ta osoba pragnie seksualności. Myśli o tym, ponieważ są jakieś tutaj problemy, szuka nowej drogi, nowego rozwiązania tych problemów, nowej ścieżki i chce tutaj, by coś się rozwiązało. Tak, jakiś jest być może kryzys, problem między wami, ale ta osoba pomimo to pragnie, ma w głowie seksualność i spotkania romantyczne, miłosne, uczuciowe, pełne męsko-damskiej, pięknej energii i myśli o tym i szuka właśnie tutaj, jak tutaj być może podejść do ciebie jeszcze raz, ponieważ jest jakiś kryzys chyba, zawieszenie. Zobaczmy teraz jeszcze kartę Lenormanda, co was łączy, jeśli chodzi o wasze myśli. Co was łączy, jeśli chodzi o wasze myśli? Co łączy? Co was łączy? No, chęć spotkania, chęć podróży, chęć przyjazdu, chęć zobaczenia się. Dobrze, teraz schodzimy do serca i teraz wasze osoba pytająca uczucia. Tutaj jest podjęcie jakiejś decyzji ważne. Decyzja jest oczywiście emocjonalna, jest pasywność, jest zawieszenie, czyli tutaj nie ma spotkań, nie ma komunikacji. I tutaj jakby widzę waszą pasywność, że na razie nie robicie nic, tylko czekacie, tak?
macie po prostu swoje zajęcia, swoje sprawy i czekacie, aż ta sprawa się tutaj jakoś, nie wiem, rozwiąże. Jesteście w dobrej pozycji, jesteście spokojne, jesteście w harmonii ze sobą i czekacie, aż tutaj będzie jakiś ruch, tak? Same też nie decydujecie się na żaden ruch, ponieważ jest tutaj no, jakiś kryzys, zawieszenie, tak, wszystkiego. Co czuje Wasza osoba ukochana? Jest śmierć, widzicie? Śmierć tej relacji, zakończenie tej relacji. Coś rzeczywiście między Wami umarło, ale ta osoba chce, by się tutaj narodziło coś. Nowe światło w tunelu, nowa jakaś szansa, tak? Zmartwychwstanie, nowe słońce na horyzoncie, czyli coś pozytywnego, by znowu się między Wami wydarzyło. I tutaj karta kochanków. Ta osoba chce, byście byli ze sobą romantycznie, intymnie, kochankowie, tak? Pełni miłości, żaru, seksualności. Widzicie, jaka ta karta jest seksualnie, czerwono, gorąco, silna. No ale ta osoba też widzi tu szansę na coś stabilnego z Tobą, nie tylko seksualność, której ta osoba potrzebuje, bo widziałam i w myślach, i w sercu ma potrzebę tej seksualności i zbliżenia, intymności, romantyczności, ale również stabilność. As Pentakli, szansa na stabilny związek, tak? Ta osoba chce, by tutaj się coś między Wami odrodziło. Zobaczmy jeszcze kartę Lenormanda. Co Was łączy emocjonalnie? Co Was łączy, jeśli chodzi o emocje? Łączy Was niejasność sytuacji, nieklarowność, emocjonalna niepewność, tak? Rzeczywiście, no, jest wisielec, jest śmierć, czyli kryzys, zawieszenie wszystkich randek, wszystkich, nie wiem, jakichś zbliżeń i tutaj niejasna sytuacja, niejasność, chmury, mizerna, emocjonalna sytuacja. Nie wiadomo teraz, co zrobić, co napisać, co z tym, co z tą relacją, co dalej, tak? Czyli jakiś marazm uczuciowy, wielka niewiadoma. Okej, teraz dalej idziemy, schodzimy do Waszych zamiarów. Twoje zamiary, osoba pytająca, to tutaj wiesz, że coś się rozlało. Mamy pięć kielichów. Coś wspominasz, coś żałujesz. Pełna sentymentu, ta karta smutku, rozpaczania, rozczarowania. Chciałabyś tutaj znowu, by się coś odrodziło stabilnie, by coś było radośnie, lekko, taniec, muzyka, śpiew, byście gdzieś znowu poszli, bawili się razem. I tutaj myślisz o nim. On się pokazuje tutaj jako cesarz, czyli bardzo, bardzo silna osobowość, uparta, despotyczna, władcza, być może egoistyczna, ale dobry partner, zrównoważony, silny. Silna osobowość, niestety również bardzo nieraz zawzięty w swoich argumentach, w swojej racji, no i dumny z siebie, narcystyczny być może despota, ale równie cesarz jest też stabilnym, dobrym potencjałem na męża i partnera i kochanka. No i tutaj mamy, kochani, z Waszej strony jakiś szybki ruch, tak? Jakąś nadzieję na zmianę, na szybką akcję, na zmianę w tej sytuacji teraźniejszego marazmu emocjonalnego i ciszy, i spokoju, i konfliktu lub kryzysu, czyli chcesz tutaj jakiś ruch, jakąś akcję, by coś ruszyło, być może nawet seksualność, tak? Co myśli Wasza osoba ukochana? No, mamy tutaj bardzo silne karty, diabeł. Widzicie, jakaś manipulacja też może być seksualna lub emocjonalna, także uważajcie. Być może jest to osoba toksyczna, która tutaj Was chce emocjonalnie ubezwładnić, zmanipulować, także uważajcie. Chce też ta osoba silnie bardzo seksualności. Być może jest to osoba silnie seksualna. Tutaj jest ta osoba z głową w chmurach, zakochana i chce otworzyć między Wami nową szansę. Chce się otworzyć, chce nowy rozdział, chce nową próbę. Myśli pozytywnie, że coś może się tutaj wydarzyć pozytywnego jeszcze między Wami. Świat, oczywiście otwarcie się, tak, na nowy rozdział Waszej relacji.
znajomości i mamy tutaj królową pentakli, czyli myśli ta osoba o Was jako o bardzo kimś stabilnym, zrównoważonym, kto jest przede wszystkim w zgodzie ze sobą i z naturą, z otoczeniem i nie robi nic przeciw, czyli wbrew sobie. Ta osoba wie, że jesteście też bardzo silną osobowością, ale niemniej jednak chce ta osoba Was w jakiś sposób tutaj seksualnie zbałamucić, uzależnić. Ma bardzo silnie seksualne tutaj zamiary, tak? Ale również dużo emocji i dużo chęci, by zacząć z Wami jeszcze raz. Zobaczmy, kochani, tutaj dużo seksualnych kart u tej osoby, Waszej ukochanej. Dużo też emocjonalnych, seksualnych kart. Chce ta osoba się spotkać i chce kontaktu, chce Was zobaczyć, chce zacząć jeszcze raz, spróbować jeszcze raz. Chce się na Was otworzyć i byście Wy otworzyli się również na tą osobę. Ale również stabilizacja, ponieważ mamy As Pentakli i Królową Pentakli. Myśli o tym, że Wy chcecie stabilizacji. Być może z tego nadmiernego tutaj seksualnego trybu, tak? Może się coś stabilnego między Wami rozwinąć, jeśli oboje tego chcecie. Zobaczmy, kochani, co Was łączy w Waszych zamiarach. Lęk. Lęk. Wiecie o tym, że są straty między Wami, kryzys. Macie lęki, być może oboje, że z tego już nic nie wyjdzie lub nie może nic tutaj się już dobrego wydarzyć. Oboje macie lęki, oboje macie frustrację i wiecie, że ten konflikt, ten kryzys trzeba byłoby wysprzątać. No niestety, w sumie ogólnie to lustro jest dobre, ale zakończa się to lustro Waszymi ogromnymi stratami, lękami, szkodą, która się wydarzyła w tej relacji i jakąś frustracją ogólną, tak, którą trzeba by było tutaj najpierw posprzątać, by jeszcze między Wami coś ewentualnie doszło tutaj do realizacji. Dużo emocji, dużo blokad, dużo pasywnych również tutaj kart, no i diabeł, czyli jakaś nadmierna seksualność lub toksyczność lub próba manipulacji, więc tutaj ostrzeżenie, przepraszam. No i wie ta osoba na pewno, że Ty szukasz stabilności, widzi Ciebie jako osobę bardzo stabilną, bardzo wierną sobie. Tak, z którą na pewno można zbudować coś stabilnego, długotrwałego. Niemniej jednak ta osoba myśli też o Tobie bardzo seksualnie. Takie lustro na dziś. Dziękuję Wam serdecznie, kochani moi. No i życzę Wam, by tutaj wszystko się dobrze potoczyło, bo widzę, jest to raczej relacja w tej chwili jakaś pasywna, zablokowana. Także życzę Wam, by to wszystko się dobrze potoczyło. I do usłyszenia już wkrótce.